Wiesz, co dzisiaj będziemy robili? Ponieważ ostatnim razem napadliśmy na bank, ale niestety pieniążki znowu się skończyły. Więc dzisiaj założymy swój własny kebab, w którym będziemy serwowali najlepsze parówy w mieście. Ale kebab to nie są parówy. Ale my zrobimy kebab z parówkami, bo nikt takiego jeszcze nie robił. Ale mogą być to chociaż nie berlinki? Mogą być nie berlinki. To idziemy gotować kebaby, idziemy kręcić rolosy. Spotkaj się z ojcem przed starą restauracją, musimy wyjść na zewnątrz. Nadszedł czas, aby stanął na własnych nogach. Jestem tutaj, aby poprowadzić cię do naszego rodzinnego dziedzictwa z tą restauracją i zrobić pierwszy krok w kierunku zostania najlepszym szefem kuchni na świecie. Słyszysz, Burku, to o nas mówią. Weź klucz do restauracji. Kluczyk. To jest rodzinna niby restauracja? Tato, co to jest za skansen? Zostaw te drzwi! O matko, totalny bałagan. Tato, ty wczoraj w nocy piłeś, jak zostawiłeś tą restaurację w takim stanie. Matko jedyna. Ja mam wrażenie, że on tutaj zrobił jakąś największą imprezę w historii. Wiesz? Mamy limitowane 10 sztuk talerzy tylko. Jak ja widzę na tej wystawie, że jest więcej talerzy. A co jak będzie 11 klientów? To co, damy mu tak o? To dostanie bez talerza. O matko, totalny bałagan. Wygląda gorzej niż pamiętam. Tato, ty masz Alzheimera. Wyczyść brud na podłogach i ścianach. O, na ścianach też mamy wyczyścić? A, bo tu są, patrz, musisz gąbką. A, faktycznie. Patrz, szuruburu musisz robić. Ale normalnie zapieprzam z tą gąbką. Dobra robota. Super. O, sklep internetowy, będziemy zamawiali. Zniszczone ściany i podłogi. Zamawiali? Zamawiali będziemy, tablet, patrz. Mam sklep budowlany! Mogę zamówić rzeczy ze sklepu budowlanego. Ile mamy pieniędzy? Mamy 5000 burko coinów. Powierzchnię mi każą kupić. Na jaki malujemy kolor, Burek? Różowo malujemy. Nie mogę tego zrobić podczas samouczka. Nie! Kupiłem pędzel i będę musiał malować! Matko jedyna, popatrz się, Burek! Maluj! Teraz pozbądźmy się tych zepsutych mebli. Teraz mamy przestrzeń, którą możemy wypełnić nowymi meblami. Otwórz jeszcze raz ten sklep, dobrze? Uwaga, sklep budowlany. I co musimy kupić teraz? Jakie bierzemy stoliki? Dwuosobowe czy ładne. Czteroosobowe? Nie ma takich. Weź dwuosobowe, bo tu żeby ludzie chodzili sobie we dwójkę. A kolor jaki wybieramy? Bo tu już od razu możemy ustalić różowy, kolor. Różowy. Niestety różowy, nie ma. Różowy. Jest taki beżowy, jest biały, jest czarny, taki brązowy i taki... To weź czarny. Czarne? Dobra. Czarny. Będziemy mieli bardzo ekskluzywne czarne stoły. Okej, dobra, i co ja? Oho, i teraz je mogę postawić. Blisko? Może? Jak tu postawię? Nie trzeba będzie daleko chodzić. Ty, nie trzeba będzie daleko chodzić. Ej, ale nie! Logo możemy kupić i możemy je... A, nie mogę, bo samouczek jest. Czekaj, bo to jest głupie po prostu. Czekaj, teraz stanowiska muszę wstawić. Co to jest kosz na śmieci? To jest stanowisko? Stojak na noże musimy postawić. Stacja cięcia, okej. Dobra. O, tu chcesz mieć burek? Gdzie chcesz mieć burek? Stacja no do cięcia? No tutaj ciachać, ciu. Tutaj ciachasz? Dobra, czekaj, ładnie ci to równo ułożę. Od razu obok kebaba będziesz miał. Prawie gotowe. Teraz do rozpoczęcia potrzebujemy tylko kilku narzędzi kuchennych. Musisz odebrać paczkę z rynku. Właściciel miejsca przygotował ją dla mnie. Znam go od dziesięcioleci. Korman z Gringorensen. A nie, tu są warzywa. Gdzieś tutaj jest jakiś targ. Angie Butcher Shop? Nie, tu jest mięsny targ. Chyba. Tu nie, mięso no, będziemy kupować. To jest mięsny. I teraz musimy go to the market i widzisz, to jest market. To nie jest tylko bazgluglu. Siema, market owner. O, musisz być... Ej, no chciałem przeczytać, co... On nie ma imienia, on się nazywa market owner. No ja chciałem przeczytać, co mi ma do powiedzenia, bo ja chciałem tą historię mojego ojca i tego gościa, skąd on się znają. Przepraszam. Jak mój ojciec, to by jego ojcem mógłby być. Mój co? Teraz wyjmij wszystko z pudełka i bierz się do gotowania. Okej, it's me, Mario! Mamy miskę do mieszania, tak. Patrz, brykiety, węgiel, wszystko worek tu jest. Węgiel mamy! Porządna restauracja do realizacji swych marzeń. Teraz przejdźmy do jedzonka. Pamiętasz książkę z przepisami? Dobrze, że zapisujesz takie rzeczy cyfrowo. Tak, zapisuję? Grillowana wołowina będzie. Okej. Oh my god, musimy grillowana grillować. Wołowina. Pokrój antykot. Ale to co to jest za kebab, jak to kebab nawet to nie jest? To jest kota robimy? Z kota?
No pokrój antrykot. Co to jest antrykot? Okej, okay, odwiedzając sklep mięsny, warzywniak i targ możesz zdobyć potrzebne materiały. Okej, okay. Musimy mieć 3 gramy soli, czarny pieprz. Ojeju, a nie mamy takich ale rzeczy. Ale to mamy. Pieprz mamy. Pieprz mamy? Gdzie mamy pieprz? No, pokaż mi. No tutaj patrz, tu są takie te i takie o, możesz rzucić. A okej, okay, jest sól. Dobra, czekaj, czyli sól, pieprz czarny. Dodaj antykrot do koszyka zakupowego. To jest to? Dzień Jezu, dobry. Jakie to drogie jest. Chyba tak, bo to się musi mrozić, nie? Tak mi się wydaje. No tak, bardzo dobrze, lodóweczka, tutaj zimniutko poczekaj, jest, chłodno. A jak? A, ale wyjmij... co ty? A, okej, okay, dobra, no bo my mamy to pokroić. Patrz, jak to ładnie pociechałem na plasterki. Wow. Będą 2 kebaby dzisiaj. Dobra, trzeba to podpalić. No, masz zapalniczkę? Bo ja tak, mam. Ja też mam, czekaj. Ej, a daj, ale pieprz! A, daj, dobra, już. Dałem wszystko! Okay. I teraz talerz musimy wyciągnąć. Ej, mogę wybrać... O. Mogę wybrać 10 rodzajów talerza, czaisz to? Ale akurat w tym przepisie należy serwować grillowaną wołowinę na kwadratowym talerzu. Nie pytaj się, dlaczego. A, czekaj, bo tu jeszcze pomidory są! Ale gdzie ja ci mam dać te pomidory? Do no czego? idę po pomidory, czekaj. Matko jedyna, zapomnieliśmy, przecież tam jest więcej rzeczy, pomidory są jeszcze. Dodaj pietruszkę do... Co? Gdzie tam w przepisie jest pietruszka? Jak wygląda pietruszka? Szarikan! Popatrz, co się stało, przewróciłem się! Przewróciłeś nasz blat cały! No tak! Ej, czekaj, czy ty to postawiłeś z tej strony? Nie! No tak! Ej, no Burek, bo ja tu układam rzeczy teraz, a ty ale mi tu czekaj, robisz bałagan. Bo tu na ziemi leży, jeszcze te noże leżą! Znaczy, no podnieś te noże, no podnieś te noże, Szarikan! Ty wiesz w ogóle, jak my mamy to przygotować? Tak, no potrzebujemy pomidor. Pomidor musisz grillować. Ale gdzie ty masz mięso? Pomidor muszę grillować? Tak. Patrz. Wciśnij sobie tablet, przepisy, grillowana wołowina i przypisz sobie. Tam masz taki ten, znaczek pineski. I będziesz widział po lewej stronie cały przepis. To są te grillowane? Tak, ale to wygląda pięknie. Ale z żadnego sosu nie robimy? Ej, zobacz jakie to ładne. Nie, już zrobiłem tu. Zobacz jakie ładne. Te pomidory nie wyglądają. Nie powinieneś tam trochę... No oddają. Chodź temu dziadulowi to dać, bo pewnie chce, jest głodny. Siema! Czekaj, bo na razie dziadek nam daje, mówi, żebyśmy wzięli dalej kawałek antykrotu z pudełka zakupowego, a my już to wzięliśmy! Nie, bo my nie zrobiliśmy tego po kolei z samouczkiem. My zrobiliśmy kolejne kroki chyba jakoś. Antykrot. Dobra, kupiłem kolejne. Dobra, mamy? O, dobra, slice, ribeye chung. Dobra, na kawałeczki pokrój, ja to tu położę. Ja to ciachnę. Ja zaniosę to do lodówki, bo tu przecież to się zgnije wszystko, Burek. Te pomidory, pietrucha, no. Nauczysz się, ty będziesz szefem, ja będę gościami się zajmował i dostawami, tak? A ty czyli będziesz jesteś, gotował? Jesteś po prostu kelnerem. Ja jestem tutaj menadżerem. Patrz! Coś ty, czy ty rzuciłeś? Podłogę, no nie! To przez podłogę. No nie! Burek! Ale jak nie smażysz, to trzymamy w lodówce takie rzeczy, żeby to nie zgniło nam. Potem sanepi, otwórz jeszcze... Otwórz lodówkę. No nie mów, że będziesz to rzucał. Łóż na talerzu plaster, żeber i dodatki. Jakie żeberka? Przecież nie mamy żadnych żeberek tutaj. Aha, i dodatki. Czekaj, bo ja te muszę pomidory, nie? To pomidory dajmy. O, udało mi się. Co to jest? Na stół do serwing. Dish on the serving dish. Tutaj, patrz, shuriken. O. Ja poklikałem dużo i teraz działa. Okej. Okay. No, 1 na 9. Nie jesteśmy najgorsi. Ej, fajnie. Hit i co? Dziadek z... A to oni więcej tego mogą zjeść? A to myślałem, no tak, że to jest jeden taki, że... No i gdzie idziesz, ja stary dziadu? Ja bym to usunął. A, jaki zadowolony! Dobre! Czemu Przerek na mnie patrzy? No nie? Co on za tal... A, bo rachunek chce! Oczywiście po każdym zadowolonym kliencie będzie trzeba umyć naczynia, musisz umyć talerze! Okej! Brrku! Myjemy naczynia! Ty myjesz naczynia. Super! I teraz musisz odłożyć ten talerz na swoje miejsce. Tutaj. Bardzo ładnie, Burku. Jestem z ciebie zadowolony. Ej, to my zużyliśmy więcej dodatków i za to dostaliśmy tylko 100? Mamma mia! Pewnie rzuciło ci się w oczy wiele czynników decydujących o tym, jak dobrze prowadzisz restaurację. Gotowanie możesz mieć na mistrzowskim poziomie, ale również ważna jest szybkość i dbałość o higienę. Myślę, że już rozumiesz podstawy. Możesz zacząć stąd i rozwijać się w przyszłość. Teraz przewróć tę tabliczkę i daj ludziom znać, że pora na obsługę! Możemy otworzyć, żeby ludzi obsłużyć! Bajerancko! Mogę zrobić open? Czekaj! Nie! Chciałem jeszcze jedną rzecz zrobić, no ale dobra.
A to co? To zamknę. Zamknąłem. Nie zapomnij rozszerzyć menu i pamiętaj, że jeśli będziesz miał trudności z obsługą klientów, zawsze możesz zatrudnić kilka osób, które ci pomogą. Możemy jeszcze ludzi zatrudniać! Ale po co, jak ja mam ciebie? A ty za darmo pracujesz! Jak trzasnął drzwiami. No nie, Burek, wracaj! Oj, bo klienci się pakują! W sumie okej, pasuje. To on sobie to sam wziął! No tak! Jaki niekulturalny i bezczelny! Ja mu zaraz dam! Pa, jak się cieszy. Ale pyszne jedzonko. Pa, następny je. Ej, co czekaj, jest? Bo rzuciłem pieprzem. Nie rzucaj do niego. A po co mu dajesz ten patyk do szaszłyków? Co on ma na niego usiąść teraz? Burek, ale wiesz co, potrzebujemy narzędzia na te patyki, nie? Poczekaj, sklep budowlany, wiszący stojak na szaszłyki? To jest chyba to. O, i co mogę? Na ścianie to mogę zrobić! Burek! Pa! Tak? I mogę to tu powiesić? Mogę to tu powiesić, patrz. Patrz jak ładnie to robię. Super. Skończyło się! Przepraszam, zamykamy! Zamykamy, it's closed! No po co zamykasz? No bo nie zdążysz! Ale ja, jak nie zdążę? Jestem szybki, Bill! Czego ty chcesz, co? Znaczy... Co ci trzeba było kupić, bo nie pamiętam? No, kup mi mięso, kup mi węgiel, brykiet. Jezu, czekaj, bo to za dużo jest tego. Jest... No asap! Dobra, już! A ty zwiększ, żeby tych gwiazdek było tam więcej! Ładniej to jakoś poukładaj na tym talerzu. Bo to bullshit jest jakiś, co to jest jedna, dwie gwiazdki? Tu masz, proszę, mięsko i lecę ci po brykiet. Jaki chcesz, bo mają dwa rodzaje. Mają taki szajs za 10 i mają taki super za 25. Ty, nawet talerze sprzedają. Więcej talerzy możemy mieć, jak coś. Ty, to jaki chcesz brykiet? Wiesz co, kupię taki i taki. Taki najlepszy. Nie wiem, nie znam się. Kupię oba. No i proszę bardzo, dwie gwiazdki, pronto. Wszystko tak? Jest super, backing 100%, ingredient 100%. Prawie. Czemu się? 100%. Czemu się poprawiło? Ej, a no bo to i teraz ja gotowałem. A skąd wiesz, że to jest ten 100%? Jak to sprawdziłeś? No po prostu mi pisało. Aha. Zapraszamy, zapraszamy! Nowy kebab u nas w okolica. Bardzo dobry, bardzo smaczny, niskie ceny. Przed tak, inflacją. Miam, miam. Pikata. O, restaurant level up. Poziom restauracji. Wywaliło w kosmos. Burku, jakieś śmieci zostawili nam tutaj. Przecież my nawet napoi nawet nie serwujemy. Następny je. Aż mu się trząsą normalnie. Dobra, mamy połowę dań już zrobiony. Burek, szybko, bo już noc nastała na zewnątrz. My nocy teraz pracujemy. Znaczy noc? No tu jest system dnia i nocy. Zamknąłeś? Czekaj, mamy jeszcze jedną. Dobra, to jak jeszcze jeden klient wejdzie, to od razu zamknąć trzeba. Chyba, że zdążysz gotować. Znaczy, ja już zdążyłem gotować jak coś. A, okej. Okay. No. Dobra, udało się. Posprzątaj i zamknij restaurację, aby zakończyć dzień. A, czyli się dzień skończył. Okej. Okay. Dobra, to schowałem te dobre jedzenie do lodówy. Ugotowane! Ugotowane tu na zimno będziesz im serwował? Tak. To będzie okropne. A, dobra, chodź do naszego domku, śpimy w jednym łóżeczku. Okej, okay. No tak w sumie, albo my jesteśmy braćmi i my sobie śpiulko latamy. Jej, grillowana wołowinka, dwie gwiazdki. Co to jest 120 KS? Nie wiem. A, że kwotowo będziemy więcej zarabiali w końcu. No i nareszcie. Dobra, podoba mi się to. Czyli tak, wydaliśmy 2435, a zarobiliśmy 700. Tak, ale super. Popatrz, ile brykietu kupiliśmy. Teraz ten brykiet... To jest wyznacznik jakości, Burku, czy co? Oho! Kim ty jesteś? Master! Co my tu mamy? Niedaleko pada jabłko od jabłoni. On ma jakieś korony w ogóle obok siebie. Widziałem już to miejsce, powstawało i padało. Musisz być jego synem. Miejmy nadzieję, że nie będziesz kolejnym rozczarowaniem. To jest konkurencja! Mogę mu podłożyć kłody pod nogi? Możesz mu wziąć nóż od kebaba, wziąć mu i wcisnąć. To kulinarna dżungla, przetrwają tylko najlepsi! Zobaczymy, czy twoje małe przedsięwzięcie wytrzyma upał! Uzyskaj najlepszą zgodę władz Makłosi, a potem będziesz skłonny się z tobą skontaktować, jeśli będzie w dobrym nastroju. Kwa, powodzenie. On wygląda, jakby był frajerem. On jest frajerem. O kurde, ty, Juan! Juan! Co to jest? Będziemy walczyli w jakimś tym. Żeby odblokować Juana, musimy zrobić, mieć maszynkę do mielenia mięsa, a nie, to on odblokowuje te trzy rzeczy. Czyli musimy zrobić jeszcze grillowaną wołowinę, potem pierś z kurczaka i na koniec zupę pomidorową. Także Burek, będziemy rozwijali się. Poczekaj. Możemy menu zrobić. Robimy menu? No, właśnie zrobiłem. Pierś z kuciaka? Potrzebuję składników. Okej, to czekaj, ja sobie zrobię listę i ja pójdę ci pokupić to wszystko. Dziękuję. Tylko...
A ja się nauczę tego gotować. A ty podgrzej to. Weź to na do pieca, czekaj, podrzuć. Czekaj. Patrz, bo dopóki nie mamy otwartego sklepu, to widzę, że dzień nie zaczyna się jeszcze, nie? Więc ja idę przygotować najpierw surowce. Czy tak, na kebaby masz wszystko? Tak. Dobra, tak. Mamy tutaj, żeby trzy zrobić. Okej, okay, to pokrój już sobie te kotlety. To ja zrobię, to poczekaj, to ja zrobię pierw znak nam. Ej, właśnie, burek kebab, tak. Ale to nie, to ja zrobię, ja zrobię. Ty zrobisz? Dobra, next. To no. Zaskocz mnie czymś ładnym, a ja zrobię te tam zakupy. Dobra, mamy taką, co to, na wyprzedaży są jakieś? A nie, to jest loket. Truskawki są wyższego tieru i jeszcze nie możemy kupować w tym sklepie, rozumiesz? Ananasów też nie możemy kupować. Co to za, no skandal. $500 wydałeś. Nie mogę zmniejszyć tego znaku jakoś? Oh my god, bur kebab. Burku, bo nam dzień się skończy. Jezu, nie, coś nie, ty zrobił. Nie, jeszcze nie zaczął. Coś ty zrobił. O tak, baby. O tak. Burku, wiesz co zrobiłem? Nie, nie wiem i się boję. Wejdź do środka i zobacz to. Skończyłem. Okej, okay. Czekaj, zobaczę ten twój napis. Ale pięknie. Bur kebab. Nie, ja mam jeszcze pomysł, czekaj, nie. Ja muszę Jezus. Jeszcze... Nie, burku, błagam cię, moje pieniążki. Jaki jest nasz slogan? Tanio to już było. Tanio to już było! O mój Boże, dobra. Dobra, grilluj czerwona papryka, zielona papryka i ziemnioki. Okej, okay, obracamy, ładnie. Jest upieczony z jednej strony, pięknie. Dobra, gotowe. Tak? Udało się? Tak. Super. Ja już zacząłem robić. Mam talerzyk zrobiony, pierś z kurczaka. Teraz biorę i ziemniaczka biorę. I go grillujemy. Ale ty nawet nie zrobiłeś season, musisz to ten. A, tak, no właśnie, widzisz. I no. Chili pepper, a mamy chili pepper? Tak, już się tym zajmuję właśnie. Najpierw to musimy ugrillować. Ty, tu jest pub! Mogę co tu na jest? Piwo? Czekaj, plaster ziemniaku. Szarikan, mogę się upić. To nie teraz, jesteśmy przed pracą dopiero. No ale właśnie o to chodzi, wiesz jakie kebaby będę kręcić? I czerwona papryka. Okej, okay, jakoś dziwnie ten przepis wygląda, tego nie trzeba jakoś pokroić albo coś? Okej, okay, słodka papryczka. Ile? Raz, dwa i trzy. Okej, okay, 3 gramy, pięknie. Oddajemy to i uwaga. A ty pokroiłeś te pepper, green pepper, ciepło potato. Tylko, tak, wszystko jest. Ej, tylko 31% ciepła? Dlaczego? No bo tak długo czekałeś. Aha, a tu możemy jeszcze dodać chyba drugi od razu. No weź ten możemy? Drugi zrób. No, chyba wydaje mi się, że tak. Dobra, ciepło. Ale może być cieplej? Na razie jest taki medium. Okej, jest gorące. A nie mogę położyć tego, o kurde. Dobra, otwieramy to. Otwieraj to, no, a my będziemy już przygotowali. Najwyżej kupi się drugi taki stolik. Chodź, ty kojarzysz tego kebaba, nie? To już zacznij robić tego. Ok. Ja ci już podaję te składniki. O, dziękuję. Ale już ty jesteś smażymy. Szybki. Jestem szybki. Kwadratowy talerz, już ci podam. Co on chce? Czego ty chcesz? Oj. I co? Szarikan, szybko kupuj ten nowy stolik. Tak, wiem, już szukam. Bo ten kebabmeister tutaj w tak, tej czepetce. Wiem, chcę coś innego. Gdzie to znalazłeś? No, inwentory gdzieś. Ale gdzie inwentory? Było ten, warehouse i inwentory masz po prawej. Ja śmieci muszę wyrzucić. Ale ten dzień będzie masakryczny. No i dupa, nie, muszę zamknąć to po prostu. Oni tu przychodzą, oni tu nic nie kupują. Nie, spokojnie, patrz, już jest. Okej, okay, to ja kupuję ten, ale czemu to go tak krzywo postawiłeś? Kurku. No i laska chce ten, kurczaka. Musisz no szybko postawić drugie. No już stawiam, ale kurde. Dobra, będą tak stały po prostu to. jutro na trzeci dzień to już naprawimy. Dobra, weź to poukładaj teraz tutaj wszystko na to, żeby było. Ja ci już szykuję tutaj tak, kurczaczek, ziemniaczek. Ale ty może byś pierw go... Poczekaj, ja go ogarnę. Ale jego możesz przyprawić później, spokojnie. A ja go chcę teraz. Okej, okay, pieniążki, no tak, racja. Dobra, talerz mamy. Co ej, wy tu chcecie? Ej, bo tam jakiegoś palca jeszcze ma w górze. Palca to je zaraz wsadzę, weź rób tego. Szybko, bo kurczaki chcą. Ale to jest do kurczaka? Nie, tylko je, ziemniaki się kroi. O, no to trudno. No nie możemy tak, bo tak w przepisie nie jest. To nowe ci robię. A tamte to sobie możesz sam zjeść teraz. No ty smażysz surową stronę. Znaczy nie surową ojejku. Stronę. Ojejku. Przecież jest surowy z jednej strony. No jest w porządku. Co? Teraz on jest spalony z jednej strony.
Coś ty zrobił? Ale masakryczny dzień dzisiaj jest totalnie. O, papryka tu leży, ta twoja. Czemu ją rozrzucasz? Czemu wyrzucasz te rzeczy? No i jest overbaked, no przecież mówiłem ci, że jest za dużo już. No jest, bo jedną strona była smażona, no tylko, nie, a druga była. Nie była. No nie kłócie ze mną, widzę. No i jest niedobre. No bo surowe ziemniaki jej dałeś, surowe. No jest smutna szczepa. Ale dałeś jej surowe rzeczy. Patrz, jak się cieszy. Dobra, ziomek, ty jesteś zadowolony chociaż? Powiedz, że jesteś zadowolony. Nie wiadomo. No jedz! Gościu, jedz, póki jeszcze ciepłe to jest. Ten kurczak to taki... O Boże, nie, ten kurczak. Ej, czemu on ma surową wołowinę na tym talerzu? Co on wziął? Poziom restauracji. Jak my niby awansowaliśmy? Z której strony niby? Ten dzień jest okropny. Wiesz co, trzeba tutaj wszystko teraz powolutku pousuwać. Jutro zaczynamy od Prawie wyrzuciłem talerz do kosza. Brawo. Jutro zaczynamy od zera i robimy jeszcze raz wszystko, bo tu nic nie działa. Czy wszystko jest posprzątane? Cenowy sklep. Jak znaczy nowy talerzyk. Znaczy nowy biurko. Znaczy nowy stolik. Okej, okay, też taki czep. Kupiłem. A już kupiłeś? Żeby pod koloru. O! Okej, okay, dobra, niech będzie. To mamy dwa, idziemy spać. Jezu, ten dzień jest okropny. Tu trzeba zamknąć, żeby było close. Co ty robisz? Patrz, jaki zrobiłem szereg. No właśnie, nie fajnie, bo teraz się będziemy... No i teraz no to ciasno. Patrz, teraz bierzesz to. Ciasno. Przenosisz to. Pod okno tutaj, ładnie tutaj postawić. No. Wow, zarobiliśmy mniej niż na samouczku. Ale fajnie, burku. Z tobą to mi się opłaca, teraz widzę, pracować. Teraz zostaw mi kuchnię w spokoju. I ty się dziwisz, zostaw że ja ci mało płacę? Jak ja mam płacić, jak to nie jest rentowne? Co to jest? Czemu wygląda jak doktor? Inspektor, nie. I sanepid przyszedł. Dobra, on coś tam przychodzi, coś tam pitoli, że... U nas jest ładnie czysto i w ogóle wypierdzianie w kosmos. Czekaj, dobra, burek. Muszę z nim pogadać, bo ma dalej wykrzyknik. Chodź mi tutaj, rób to. Ja już tutaj szykuję. Patrz, dobra, masz tutaj jakie talerze. Menu dzisiaj? Dzisiaj na menu dajemy chicken breast. Masz, i grilled to. Beef. Tnij to. Ja to już tworzę. Tnij to. Już ci dodaję tutaj i węgla, i tego. Spokojnie sypię. Dobrze, sypię. Ale to powoli. Ja sobie to, wiesz. Gdzie jest pomidor? Czemu nie mam pomidorów? Są w skrzynce. Dobrze, wyciągaj dobrze ze skrzynki po prostu sobie. Ale bajeransko, coś dzisiaj, że będziemy mieli dzisiaj rekord. Mario, burku, dzisiaj zarobimy krocie, będziemy bogaci. Ja ci to mówię. Dzisiaj pierwszy raz na plus wyjdziemy, bo nie będziesz robił już znaku za 2,5 tysiąca dolarów. Żeby to się jeszcze... A, to i tania to już było. Jest napisane. Muszę iść kupić mięso, bo nie ma już. Muszę kota kupić. Na ludzie, albo złapać jakiegoś na ulicy. Ej, bo wiesz, bo to gwiazdki możemy sobie podnieść zawsze tej potrawy i ona jeszcze więcej będzie zarabiała pieniędzy, nie? A na razie to my tak kiepsko z tym stoimy. Dobra, to akurat mogę wypakować. Bo to są tylko dwa kotleciki. Robisz? Szykujesz? Tak. Nie wpitalać ci się tutaj, tak? Mam rozumieć? Tak. Ja ale ja też bym chciał coś, ja też bym chciał coś upiec. Robię. No już odkłada się, burek, co ty dwoma pracujesz? Ja zobaczę, czy możemy coś fajnego kupić w ogóle, bo coś tam odblokowaliśmy. Jasne. A, te mielarki, te rzeczy to dopiero jak będziemy mieli większy poziom wtajemniczenia. Kosz na śmieci mamy, tu mamy te tanio, stoiska, tu mamy za niski poziom, my do dupy jesteśmy w ogóle. Możesz już otwierać. Tak? Jest git? No, myślę, że jest git. Git! Czemu tu jest 1,9, a nie 2? Coś spieprzyłeś. No bo jeszcze nie jest tak idealnie. O, no ale chodź. Idealnie. Bo Mordka przyszedł akurat, chce kupić to. Ale co jest? Proszę, zapraszamy tutaj. Zobacz, chłopie, jakie mamy tutaj fantastyczne kebaby takie, no. A co z tym kuciakiem? A no, no dobra, już jest. Dobra, to składaj go tu. Jo, 3 gwiazdki. Wow! O, to ci wyszło. To ci super wyszło. To wołowina taka do dupy no to trochę teraz wyszła. Teraz czekamy, aż się troszkę skończy. Ej, ktoś na wyjściu zostawił nam śmieci. Wow. Co za mędy społeczne. Dobra, już zażarłeś, kopię. Hej, ty! Panie wąsem, nie goń go. Do naszego sklepu? Mamy naprawdę dobre jedzenie. Burek, wracaj tutaj i rób te jedzenie, a nie pijesz tam parazony. Ej, no, panienko, chodź, popatrz, kebab biurek. Burek kebab, najlepszy na świecie. Tu, o, patrz, o, widzisz, zaprosiłem ją. Wow! Chyba kolejna idzie. Brawo, udało idź, ci się. Idź do naszego kebaba, idź, mamy super potrawy. Pakuj się tam, widzisz? To tak trzeba stać na zewnątrz po prostu i wołać ludzi. Albo siłą czasami. Ona powinna być zachwycona, jak zobaczy 3-gwiazdkowego kurczaka robionego z kota. No. Ale to jest pyszne. Okej, skończyła się potrawa jedna.
Nie mamy. No właśnie robię. Nie mamy kebabów. Kebab. Uciaczka będzie można zacząć przygotowywać chyba w sumie zaraz później. Może, nie wiem. Ale to jest ciekawe. My mamy lepszej potrawy. Kurczak jest trzygwiazdkowy. Dwa razy większy praktycznie niż ten kebab, a wszyscy za tym kebabem lecą. No jest. 1,9. Co ja źle zrobiłem? Co ty źle zrobiłeś? No właśnie, nie wiem, wygląda może, perfekcyjnie. No ale nie, bo ty to kładziesz jakby na... A to obok ale może to ułożenie tutaj się nie liczy. Jak się nie liczy? Ale czekaj, bo nie tu jest liczy. Pokazane... Ale ziemniaki są pokazane na tej miniaturce. No. Ten przepis jest głupi, ale tam przecież nie ma ziemniaków. Może sobie zobaczyć może, w przepisie. Może dodaj ziemniaki, może będzie lepsze. Nie, nie, nie. Dzień się skończył, Burku. Niestety, ale już koniec. Tak. Na dzisiaj twoich podbojów. O. Mhm. Sprzątamy talerze, wszystko, ale chyba dzisiaj na plusie jesteśmy, bo chyba nic się nie zepsuło. Może pierwszy raz? Ja nie mogę, dobra, close daję, idziemy spanko, chodź. Grillowana wołowina, 3 sztuki, pierś kurczaka, tylko 1 sztuka. No dobra, ile zarobiliśmy? 1100 i wydaliśmy tylko 400. Jest, pierwszy dzień! Jest, pierwszy plus! Udało się! O, nowy przepis, dobra, zupa pomidorowa, będziemy to robić. Robimy to, robimy. To co? Robimy dzisiaj grilled beef, nie, chicken breast, bo nam lepiej wychodzi i zróbmy sobie zupę. Takie menu dzisiaj zróbmy. Czekaj, czekaj, czekaj. Zupkę zrobimy na pewno. Aha, bo tu możemy dodawać sobie. Dobra, bo to jest zupa. Patrz, patrz, zupa. Tak, i tak, robimy widzę. Chicken breast. Taki jest dzisiaj menu. Okej, okay, dobra. Ja sobie dobra. Przypnę tomato soup i się nauczę to robić. Potrzebujemy mikstura. Potrzebujemy tak. Wodę? O kurde. Laster pomidora, mleko, masło. Jezu, ja myślałem, że to tylko woda i pomidor będzie i pomidorową się robi. No, przecież to... Idę po masło, Burek, idę robić zakupy. Butelka mleka, okej. Okay. Jest. Dobrze, ty kup mleko, masło. Mhm, a pomidory mamy chyba. Jezus Maria, jakie to drogie jest. No kupiłem masło. Masło i mleko kosztuje 820. Kupię. Idę po rozpałę i to też jest tanie. Ale dzisiaj to już na debecie lecimy, Burek. Nie możemy. Na debecie, no a gdzie moje mleko? No a masz kartonie wszystko. Bo go dużo kupiłem. Nie wiedziałem, że to takie drogie. Butercan. Strasznie drogie, to ta zupa, mam nadzieję, że ona taka super, nie? Taka wypierdziana. Dobra, ja układam tutaj te rzeczy. I nie mam palnika, szarikan! Nie stać nas! Czekaj, sklep budowlany. No to może menu zmieńmy jednak, co? No, możemy zmienić jeszcze menu. Dobra, to ta zupa będzie to, na to zrób indziej. Tego drugiego kurczaka, to ja tą zupę, to tą wodę schowię do lodów. Nie może się zepsuć. Zupy dzisiaj nie będzie, natomiast... Ej, to zróbmy udko z kurczak... Nie, bo udko z kurczak też... Nie, dobra, to robimy te standardowe, nasze zwykłe menu. Nie no, zróbmy udko z kurczaka, co jest nie tak z udkiem? Bo udko z kurczaka trzeba kupić! A bo trzeba chicken leg kupić, a my nie mamy. No nie, dlatego musimy bazować ej, na tych składnikach, co mamy. Ej, a czekaj, zanim odpalisz restaurację, może ja to mogę tutaj dać. Co tu ty sobie odłożę kulcacka, a tu sobie wsadzę to. Ale co ty robisz teraz z tym garkiem? Ha, bo że ugotować. Go do grilla. To działa. Na grillu super robi. chyba, czekaj, bo nie wiem, nie jestem pewien. No czekaj, musi się zagotować. Nie, to się nic nie robi. Nie robi się? Pokazał się jakiś status. Aha, no tak, faktycznie, no. Patrzcie, ile trzeba zarobić pieniędzy w ogóle, żeby to zrobić. Żeby kupić piec, potrzebuję... A, 180! Ej, dobra! To ja ci to tu kupię i normalnie w świecie, gdzie ci to postawić? Przy zlewie ci postawię. Proszę bardzo. A to to zupę robimy w takim razie. To zrobimy zupę też! Ale, aha, i muszę... Ale teraz! Do menu, dawaj zupę. Ale muszę kupić stoisko. Czekaj, bo może mi jakie wystarczy. Jakie stoisko? Ale no, myślisz? Żeby, no zupę, mam żeby postawić. 130. To będziemy mieli 3 rzeczy w menu? Wow. No, dobra, stówę kosztuje. To jest... Damy radę. Burku, jak się skończą składniki, to już nic nie kupię, chyba że ziemniaki ci się skończą jedynie. 36 kasy mamy, my splajtujemy. Tam do banku trzeba będzie iść pożyczkę wziąć, rozumiesz to? A ja nie mam zamiaru brać kredytu, bo splajtujemy. Dobra, mamy kurczaka, czyli ty to robisz. Czy ja mogę już otworzyć? I guess. Czekaj, to do menu dodam tą zupę w takim razie. A kebab? Ale to nie, a kebab to może się nie wyrobię. Dobra, no to kebaba ja przygotuję. Przynajmniej ci pomogę. Mam plasterek. Już go dałem smażyć. Tego pokroimy ładnie. A jak z tą zupą? No właśnie skończyłem. Okej, okay, dobra, to otwieramy. Open! Jaka kolejka stoi na zewnątrz! Patrz ile ludzi! Patrz ile ludzi! Sława do nich dotarła! Już 3 ludzi wbija na dzień dobry. Dobra. Burek, bo się spali! Dobra, uratowałem. Okej, okay, bo gościu już chce kebaba. I czekaj, co do kebaba szło?
Pomidory, ale to trzeba je ugrzać. No wiem, dobra, to już tu smażę. Dobra, super. Ja gościa obsłużę. Awans post restauracji, super, fantastycznie. Super. Tam mamy pieniążki. Ajerancko. Dobra, tego obsłużyłem. Pieniążki zostawił. Super, dobra, myję naczynia już. Dobra, ci są zadowoleni bardzo. Super, 1,8. Dodaj tam te ziemniaki, jak są tutaj na tym. Ja ci mówię. No nie dodam żadnych ziemniaków, bo nie ma tak w przepisie. Mówię ci, że oni chcą. No na obrazku nie jest. Chcą. Na obrazku jest. No teraz możemy tylko siedzieć i patrzeć. Bo, no grilled beef sobie mogę zacząć robić. Poczekaj, kiedyś będziesz miał kurde menu z 10 tych potraw, to będziesz zapierdzielał w tej kuchni jak mały Messerschmitt. No właśnie nie, bo tu mogę mieć maksymalnie 5 rzeczy w menu. Okej, okay, miseczkę umyję. Tam był kwadratowy talerz, tak? Na kebaba tak, jest kwadratowy. Dobrze. Kurczak się kończy, jest jeszcze jedna potrawa. No dobra, czy jakieś talerze ci są potrzebne jeszcze? Nie. To fantastycznie. Ciak, ej, coraz mniej ta grillowana wołowina ma tych gwiazdek. Co jest? Ale patrz, ej, po ile zarobiliśmy pieniędzy? Wow! No! Zwróciły nam się dzisiejsze zakupy. Nie zwróciły się. Nie zwróciły się. jeszcze nie. No i tego chicken breasta to ja niepotrzebnie robiłem, no. Bo nikt tego nie kupił. A, już jest noc. Czekaj, może ktoś wejdzie jeszcze? A nie, dzień się skończył. Kurde. Burku, udało się! No, mieliśmy bardzo dobry dzień. Mario, dzień czwarty i dzisiaj mamy. Dobra, daję close i zobaczmy podsumowanie, zobaczymy. Tak, ileż chodźmy. Tam zarobiliśmy pieniążków. Dzisiaj pewnie na plus wyjdziemy. Oh my god, jest więcej pieniędzy, jeszcze będziemy zarabiali z tych potraw wszystkich. Bardzo, bardzo dobrze. Super, okej. Okay. Ile pieniędzy? 1500 zarobiliśmy. Prawie. 50 na minusie, ale i tak jest dobrze, bo kupiliśmy bardzo dużo rzeczy nowych. Kuchenkę kupiliśmy i kupiliśmy jeszcze jeden stolik i coś tam jeszcze, nie? Bajerancko, burku. Na razie idziemy chyba wolno, robimy sobie, co nie? No, teraz trzeba odpocząć. Jest piąty dzień, to znaczy, że jest sabat, sobota. Musimy spać. Iść. Tam do kibla. Mam kibel z drewna, zarazki na nim rosną, więc jest ogólnie fajnie. Jest patrz, fajnie. Tu jakiś glut mi rośnie w ogóle w kuchni. To jest nasz domek wspólny, to jest żywopłot, mamy jakieś... żywopłot, mamy winogrona, bo my włochami, mamy, jesteśmy włochami, my to winnice robimy, żeby wino mama robić sobie. Mia. Ej, my mamy psa w ogóle, patrz, to jest moje chyba. Burek, ty tu śpisz właśnie. Burku, to ty tu śpisz. Bank, ej, faktycznie można sobie zrobić ten, no, chyba se jaja robisz. No chyba sobie jaja. Nie, patrz, jakie to jest sprytne. O, dość. Okej, no masz szczęście, nie? Okej, moi kochani, jeżeli odcinek wam się podobał, to oczywiście dajcie znać w komentarzu i zostawcie masę łapek w górę, abym wiedział, że chcecie więcej odcinków moich oraz Burka z Chief Kebabs. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.